Witam. Od kilkunastu miesięcy jestem członkiem SHDion w modelu dropshippingu. Mam pytanie po obejrzeniu filmu na YouTubie Sławomira Mencena pod tytułem Bartkowe pułapki dropshippingu z 5 września. Sprzedając w tym modelu, jesteśmy sprzedawcami czy pośrednikami? Więc ogółem, słuchajcie, ja na samym początku do naszego spotkania wgrałem ten filmik i ogółem pierwsze zdanie, które tutaj Sławek powie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj temat, który powinien być raczej prosty, zrozumiały, nie posiadający żadnych wątpliwości, ale niestety z powodu niejednoznacznego stanowiska organów skarbowych i sądów wymaga trochę komentarza. Mowa będzie o dropshippingu oraz o zwyczajnej działalności handlowej oraz o różnicach pomiędzy nimi. Zacznijmy od działalności handlowej, ponieważ tutaj temat jest prosty i nieskomplikowany. Jeżeli ktoś będzie prowadził sklep internetowy, kupował towar od jakiegoś dostawcy, od hurtowni czy od producenta, następnie sprzedawał je klientom końcowym, to sprawa jest prosta, można to opodatkować tylko na 6 różnych sposobów. Słuchajcie, to jest tyle de facto, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, ale zauważyłem, że a było cokolwiek słychać, Robert, czy nie? To ja może po prostu powiem na szybko, co powiedział Sławek. A, no tak było słychać, to ok. Słuchajcie, zasada jest taka, bo wiem, że takie pytania się pojawiały też do nas ostatnio. Nie wiem, czy a propos tego, co właśnie Sławomir wrzucił, czy na temat tego, że ogółem ludzie nie do końca rozróżniają pewne elementy i aspekty. Ale chodzi mi o to, co on powiedział w tym pierwszym zdaniu, że to, co jakby ten model, który my tutaj promujemy, o czym my mówimy, to nie jest taki dropshipping, który de facto jest takim dzikim dropshippingiem z AliExpress czy z Chin, bo takie rzeczy ogółem są słabe, jeżeli chodzi o kwestie związane z podatkami, słabe, jeżeli chodzi o kwestie związane w ogóle z prawem, bo to jest trochę ślizganie się de facto, lekko unikanie płacenia podatków, lekko unikanie płacenia cła, nawet nie powiedziałbym, że lekko. To jakby co tutaj się dzieje w tym modelu, to de facto dokładnie jest tak, jak on powiedział na początku, że pomimo iż na samym początku ty wystawiasz ofertę tych producentów hurtowni polskich, tak, nazwijmy to, na razie operujemy na Polsce, tak, bo to będzie najprostsze. Operujemy sobie tutaj na dostawcach polskich, wystawiasz ich ofertę i dostajesz pieniądze od swojego klienta, po czym, uwaga, i to nie jest tak, że ty przekazujesz to zamówienie z pieniędzmi do tego klienta i sam kasujesz tylko prowizję, tylko ty najpierw kupujesz ten towar od dostawcy za te pieniądze, które dostałeś od klienta, jednocześnie dostajesz fakturę zakupu tego towaru i sam też jesteś tutaj sprzedawcą, czyli wystawiasz drugi dokument. Czyli nie jesteś żadnym pośrednikiem w mniemaniu tego, co właśnie tutaj Sławomir mówił w drugiej części tego nagrania, tylko jesteś normalnie regularnym sprzedawcą. Czyli de facto działa to na takiej zasadzie, że przez moment stajesz się właścicielem tego towaru, który sprzedajesz dalej, ale najpierw dostałeś tak jakby kasę od swojego klienta. To jakby porównując to, warto może powiedzieć do towaru na zamówienie, można powiedzieć. Jeżeli zachodzisz do cukierni i idziesz, kupujesz tort, to najpierw przeglądasz sobie, nie wiem, katalog tych tortów, tak? Patrzysz sobie, dobra, no to ten tort urodzinowy dla mojej córki będzie idealny. Zostawiasz na przykład albo całą kasę, albo zaliczkę, przykładowo, załóżmy dla tego przykładu, że zostawiasz 100% kwoty i już zapłaciłeś. I teraz uwaga, ten producent, czyli ten cukiernik, ty nie wiesz, czy on za tą twoją kwotę kupi jajka, mąkę, mleko, masło, czy on już ma u siebie. To nie ma żadnego znaczenia. Ty chcesz coś zamówić, opłaciłeś to i to dostajesz po jakimś czasie. I tutaj dokładnie działa to tak samo. Czyli najpierw, jeżeli coś sprzedajesz, masz wyświetlaną ofertę dostawców. Jeszcze raz to powiem, bo to niektórym może sprawiać pewien problem, jakby, żeby zrozumieć, gdzie jest taki obieg w tym wszystkim. No właśnie Robert mówi, dlatego sądzę, że Sławomir nie mówił o nas. Na początku właśnie powiedział, że tutaj nie ma problemu, ale później rozwinął temat o ten dropshipping z AliExpress, nazwijmy to, tak? Więc jakby powiem jeszcze raz. Jeżeli chodzi o kwestię tego modelu, to tutaj nie ma się czego bać, to nie jest żadne pośrednictwo, tylko jest to, przepraszam, normalna działalność handlowa, kupujesz taniej, sprzedajesz drożej. Dokładnie tak to można by było uprościć. I jeżeli chodzi o kwestię tego, o czym mówił Sławomir dalej, to jest coś takiego na przykład, wiecie, bo taki model, powiedzmy, jest popularny w Stanach czy w innych krajach egzotycznych, nazwijmy to. Działa to na takiej zasadzie, że wiem, że w Polsce też były takie sklepy, ale się niestety chyba zmyły albo mają teraz problemy. Wiem, że na przykład, bo słuchajcie, w lipcu zmieniły się bardzo mocno zasady w zeszłym roku. O,
to już rok minął, w lipcu zeszłego roku zmieniły się zasady, jeżeli chodzi o kwestie VAT-u i cła, że teoretycznie nie ma już czegoś takiego, wiecie, że cały czas możesz dziko sobie jakby importować towary bez żadnych produktów z AliExpress, czy z Alibaby, czy skąd, ponieważ mnóstwo ludzi zamawiało to w ten sposób, nie płacą tych podatków, bo podatku jakby to nie było uregulowane pod tym kątem. I wiecie, teoretycznie, jeżeli ktoś sobie na przykład tam zamówił jedną czy dwie rzeczy, nie wiem, etui na zegarek, etui, nie wiem, ładowarkę sobie do telefonu, cokolwiek, tak? No to fajnie, to jest na własny użytek, tak to jest przyjmowane, ale jeżeli ktoś regularnie robił zakupy, bo widzi, dobra, no to ja sobie sprzedaję, nie wiem, kubeczki, dobra, kubeczek i sprzedajesz to sobie wtedy na Allegro bez żadnych papierów, to po pierwsze, zostawiasz ślad, ponieważ ty to sprzedałeś i prowadzisz w pewnym sensie uporządkowaną działalność handlową, co podlega pod działalność już teraz, tak? Znaczy nawet nie już teraz, tylko od zawsze. Każda uporządkowana działalność prowadzona w sposób ciągły, cokolwiek to znaczy w interpretacji Urzędu Skarbowego, bo tak mówi zapis tego prawa, podlega pod działalność gospodarczą, która wymaga, jak wiemy, różnych, powiedzmy, udokumentowania przychodu i tak dalej, tak? Ale w momencie, kiedy nie masz tych wszystkich papierów, no to narażasz się na wielki strzał. Ja mam w ogóle też takich znajomych, słuchajcie, oni na początku handlowali jako osoby prywatne i dostali 200 tysięcy złotych kary, znaczy kary, to też były, to były niezapłacone podatki plus odsetki od tych podatków, tak? To jest jakby taka sytuacja. To było parę lat temu już, tak? To było ładnych parę lat temu, ale ogółem trzeba unikać takich sytuacji, jakby nie próbować trochę obchodzić tego systemu, ponieważ to jest internet, w internecie wszystko widać. Przecież jak sprzedasz na Allegro, to jest, każda transakcja jest widoczna, przelewy na konto są widoczne, przecież do wszystkiego można dojść. To nie jest tak jak, wiecie, kiedyś, że dobra, wyhodowałeś sobie, nie wiem, masz sobie kurki zniosły jajka, idziesz sobie na bazarek, ile za te kurki, za te jajka, piękny kawalerze, no 500, no to dobra, masz 500, no i do widzenia, nie, przykładowo. I wtedy to jest coś zupełnie innego niż ten model, o którym my mówimy. Jakby temu jakby tak długo się nad tym zatrzymałem, żeby każdy zrozumiał tutaj z obecnych i ci, którzy będą oglądali nagranie, że to nie jest jakby usługa pośrednictwa. Sławek Mencen też mówi dalej w nagraniu o tym, że to teoretycznie może być interpretowane przez Urząd Skarbowy, że na przykład to nie jest nieruchomość, bo wiecie, jak jest sobie agent nieruchomości i sprzedaje mieszkanie, to pobiera prowizję od kupującego i od sprzedającego. Wtedy, tak? No i jakby to jest ustalone, jakby jest dogadane, kupujący wie, co kupuje, z jakiego źródła i tak dalej. Więc jakby jest kilka takich niuansów, które podlegają pod coś innego, ale to, co tutaj było, nas nie dotyczy. Więc tyle w zasadzie, w skrócie. Jeśli podoba Ci się ten materiał, kliknij like pod filmem, zasubskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek, abyś mógł być poinformowany o kolejnych naszych materiałach wideo i udostępnij ten film swoim znajomym.